Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałabym przedstawić Wam wyjątkowe urządzenie marki Philips, 3 w jednym. Jest to odkurzacz, mop i odkurzacz ręczny. Jeżeli nie lubicie tradycyjnego odkurzania, ze względu na to, że trzeba wyciągnąć odkurzacz, ciągnąć go za sobą, przepinać go z kontaktu do kontaktu, plątać się w kablach, to jest to idealne urządzenie dla Was. Poza tym, jeżeli mielibyście wykonywać dwie podobne do siebie czynności, najpierw odkurzać, a potem myć, to urządzenie wyręczy Was z tego, ponieważ myje i odkurza jednocześnie. Odkurzacz ma bardzo elegancki wygląd, dzięki temu wpasuje się zapewne idealnie w każde nowoczesne wnętrze, a dzięki uchwytowi ściennemu będziemy mogli go powiesić na dowolnej ścianie w naszym mieszkaniu i na pewno będzie się w nim dobrze komponował. Dodatkowo odkurzacz posiada oczywiście ładowarkę na wyposażeniu. To jest taka sprytna ładowarka z magnesikiem, dzięki której w łatwy sposób naładujemy ten odkurzacz. Pełne ładowanie trwa 5 godzin. Poza tym mamy jeszcze specjalną ssawkę 180 stopni do odkurzania. Jest to elektroszczotka z wyjmowanym wałkiem, który wyjmuje się w bardzo prosty sposób. Sami zresztą zobaczcie. Jest to tyle przydatna funkcja, że na wałek elektroszczotki często nawijają się włosy i inne zanieczyszczenia i należy je ten wałek od czasu do czasu wyczyścić. Poza tym mamy mini turboszczotkę, która jest idealnym narzędziem do czyszczenia włosów, sierści zwierząt z miękkich powierzchni, czyli z mebli tapicerowanych czy z tapicerki samochodu. Kolejną nasadką jest nasadka odkurzająca i mopująca jednocześnie. Zobaczcie sami. Ona ma taki właśnie specjalny zbiorniczek, do którego nalewa się woda. I od spodu montowane są specjalne nakładki z mikrofibry. Na wyposażeniu są dwie nakładki i można je prać albo ręcznie, albo w pralce. I co jeszcze? I oczywiście już na samej rurze odkurzacza mamy jakby dodatkowe dwie ssawki. Pierwszą taką ssawkę szczelinową, a drugą to jest ssawka szczelinówka, ale z miękkim włosiem, dzięki której idealnie odkurzymy, nie wiem, listwy przypodłogowe czy ściągniemy pajęczynę z sufitu. Odkurzacz posiada przeźroczysty pojemnik na kurz. Opróżnia się go w bardzo prosty i komfortowy sposób. Wystarczy tu odgiąć, przesypać zawartość do kosza i pojemnik jest czysty. A raz w miesiącu powinniśmy wyciągnąć cały ten pojemnik, naciskając tutaj ten przycisk. A dlaczego? Po to, żeby wymyć dwuwarstwowy filtr w tym odkurzaczu. Myje się go pod bieżącą wodą i dopiero po całkowitym wyschnięciu montuje się go z powrotem. Po 6 miesiącach powinniśmy w ogóle wymienić ten filtr na nowy i montujemy to z powrotem. I gotowe do użycia. Zanim przejdziemy do praktycznego testu odkurzacza, dwie informacje. Może pracować w trybie normalnym i w trybie turbo. W trybie turbo pracuje do 22 minut, a w trybie normalnym do 50. I rzeczywiście jest bardzo lekki, dlatego że waży niespełna 2,5 kg, dzięki czemu w łatwy sposób podnosi się go do góry i ściąga pajęczynę z sufitu, tak jak ja teraz zrobię. Przy użyciu tej miękkiej końcówki możemy również odkurzyć listwy przypodłogowe. A teraz czas na test odkurzania dywanu. Użyję do tego specjalnej nasadki do odkurzania, która jest o tyle wyjątkowa, że nie tylko zbiera kurz z przodu, ale również po bokach. Zobaczmy ją w akcji. No i super. Test na twardych podłogach.
wkurza, że jest bardzo zwrotny, a dzięki tym miękkim kółeczkom łatwo się go prowadzi. A dzięki oświetleniu LED-owemu możemy zanurkować odkurzaczem pod szafkami i dokładnie widzimy każdy okruch do sprzątnięcia. W związku z tym, że pies wyjechał na wakacje, zamiast sierści będę odkurzać płatki owsiane i śmieci z odkurzonego wcześniej dywanu i użyję do tego celu mini turboszczotki. No, wygląda to świetnie. Taki odkurzacz świetnie też się sprawdza w odkurzaniu trudno dostępnych miejsc. Zobaczcie sami. Przed nami najciekawszy test, a mianowicie odkurzanie z myciem. Do tego celu używamy nakładki mopującej. Wlewamy tam wodę z kranu lub z odrobiną detergentu. I ta ilość wody wystarcza nam na umycie 64 m2. My stworzyłyśmy scenerię godną Hitchcocka i postaramy się umyć mniejszą powierzchnię, ale dosyć intensywnie zabrudzoną. Nalewamy wodę. Wpinamy odkurzacz. No i czas na test. Uruchamiamy trochę większą ilość wody. Tak silne zabrudzenia wymagają ściągnięcia nakładki mopującej, wypłukanie jej i użycie jej ponownie. No i podłoga wygląda już bardzo przyzwoicie. Według mnie odkurzacz bardzo dobrze sobie daje radę zarówno z odkurzaniem podłóg twardych, jak i dywanów. A poza tym jestem bardzo mile zaskoczona efektem mopowania, ponieważ czytałam dużo negatywnych komentarzy w sieci, a odkurzacz naprawdę daje radę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. A jeśli to, co nagrałam, podobało się Wam, dajcie łapkę w górę i napiszcie do mnie, co chcielibyście oglądać w kolejnych filmach.